Cześć, siemanko, z tej strony Fixer, a w tym szybkim filmiku postaram się wam przedstawić to, co już wiemy na temat nadchodzącej mapy oraz przepotężnego update'u. Na początek bardzo ważna informacja, Emerald Coast to nie jest rezerwat, jak mówią sami twórcy, jest to prywatny teren, więc wolą nazywać go mapą. Zróżnicowane biomy szmaragdowego wybrzeża będą zamieszkiwać znane nam gatunki, takie jak Axis Czytal, Daniel, dzika koza, jeleń szlachetny, lis rudy oraz zdziczała świnia. Oraz te zupełnie nowe, krokodyl australijski słodkowodny, banteng australijski, axis bengalski, sambar jednobarwny, sambar sundajski, bezpłetwiec, przepiórka ścierniskowa i oczywiście kangur olbrzymi. Otrzymamy również nowy karabin powtarzalny Zagan Warminter 22-250 oraz pakiet misji fabularnych i pobocznych. Na potrzeby tego materiału będę używał urywków ze streamów na kanale Expansive Worlds. Mamy więc aż 14 gatunków zwierząt na szmaragdowym wybrzeżu i już pierwszy raz zerkając na mapę możemy zauważyć, że nie ma tu zbyt wielu jezior. Choć grindu nie unikniemy, to myślę, że jednak twórcom zależy na tym, aby gracz wcielał się w rolę turysty. Zaczął zwiedzać mapę, a nie tylko odcinał kupony i podnosił z ziemi wyprodukowane na wodopojach trofea. Na mapie przyjdzie nam polować pośród krzaków, lasów tropikalnych, ale i na otwartych przestrzeniach. A takie zwierzęta jak kangur czy krokodyl mają zadbać o to, aby wirtualny myśliwy nie czuł się zbyt bezpiecznie. Pytanie, czy bantengi będą równie agresywne co bawoły, czy raczej potulne jak baranki? Wolałbym chyba pierwszą opcję. Przejdźmy do towarzyszącej nowej mapie aktualizacji. To co widzicie na ekranie to zupełnie nowy model Daniela, ten akurat jest łaciaty. Zmiana jest podyktowana nowym grade 1 w grze, którym jest właśnie Daniel. Oprócz niego zupełnie nowy model dostanie również jeleń szlachetny. Z tymi zmianami wiąże się też reset populacji na mapach. Poza tymi dwoma gatunkami reset dosięgnie bizona i żubra, bobkata, skocznika, aligatora oraz dziką kozę. Każdy reset jest podyktowany konkretną zmianą w mechanice lub zmianie zachowania danej zwierzyny. Jedną z takich mechanik ma być nowe wołanie zwierząt. Poza standardowym zełem godowym czy ostrzeganiem usłyszymy coś nowego. Ja szczerze mówiąc nie mogę się doczekać. Dla osób lubiących kustomizację gry też nie zabraknie nowości. Poza nowym strojem dla naszej postaci inspirowanym Australią, do The Huntera trafi możliwość zmiany koloru namiotów czy też czatowni. W sklepie pojawi się też możliwość kupna nowych malowań pod szyldem rezerwatu w Lighton Lake, tak jak to było w przypadku Hirschfelden oraz Nowej Anglii. Bardzo ciekawą zmianą będzie wzmocnienie amunicji 223, dzięki czemu dodatek Modern Weapon Pack zyska na wartości i kolejna zarza zagości w plecakach graczy kosztem aktualnie popularnego Rangera 243. Jedyną rzeczą, którą nie bardzo rozumiem, to dodanie multimountów do gry. Z gier RPG wiem, że zazwyczaj były to zwierzęta, na których postać przemierzała świat. Czy to znaczy, że w The Hunterze pojawią się na przykład konie? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nadchodzących zmianach. Zostawcie łapkę i suba, jeśli materiał wam się spodobał i do następnego. Cześć!